Cześć kochani, tu Natalia z Projektu X. Dziś przed Wami niesamowita historia ze świata zwierząt. Ale zanim obejrzysz, zasubskrybuj nasz kanał, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Ta historia Cię zadziwi. Mam wrażenie, że wielu ludzi jest przekonanych, że świat wokół nich wcale nie jest skomplikowany. Naiwnie wierzymy, że tylko ludzie są wyposażeni w świadomość, a wszystkie inne istoty działają głównie według napędzających je zwierzęcych instynktów. Jednocześnie, kiedy obserwujemy zachowania i niektóre rytuały owadów czy innych istot żywych, nie możemy się nadziwić, jak umiejętnie potrafią się zorganizować i współtworzyć naprawdę niezwykłe zjawiska. Tymczasem udowodniono, że nawet domowe rośliny reagują na nasze zachowanie i emocje, które nami kierują. Do niedawna podejrzewano też, że nawet kamienie potrafią samodzielnie wędrować, choć ta zagadka naukowa została niedawno rozwiązana. Najlepszym dowodem na to, że zwierzęta są świadome niemal tak jak my, ludzie, jest historia, która wydarzyła się kilka lat temu w indyjskim Pandżabie. Posłuchajcie. Pewnego dnia dwa urocze szczeniaczki bawiły się w ogrodzie pod czujnym okiem właścicieli. Maluchy dokazywały, psociły w najlepsze, przewracały się i gryzły za uszy, wciąż przy tym poszczekując i burząc panującą wokół harmonię, ale w pewnym momencie psiaki ucichły. Przez dłuższy czas ich właściciel nawet nie zwrócił na to uwagi. Szczeniaki mogły przecież odpoczywać gdzieś w trawie po całym dniu szaleństw, ale już po kilkunastu minutach po ogrodzie rozległo się niepokojące i przeciągłe zawodzenie suki, matki psiaków. Psia mama głośno szczekała, biegając przy tym wokół studni, jakby chciała wykrzyczeć wszem i wobec coś bardzo ważnego. W jej pisku słychać było rozpacz. Suczka podniosła alarm i pobiegła po pomoc do swojego właściciela. Szczeknęła, popatrzyła mu prosto w oczy i zaprowadziła pod studnię. Mężczyzna poszedł za nią i tak naprawdę dopiero idąc na miejsce zrozumiał, że szczeniaki mogły być w niebezpieczeństwie. A może wpadły do środka i dlatego nagle wokół zrobiło się cicho. Przejęty mężczyzna przyspieszył kroku, choć był raczej pewien, że nic poważnego nie mogło stać się maluchom. Za chwilę wejdzie tam, wyciągnie je i pokrzyku, pomyślał naiwnie, bo wtedy jeszcze nie wiedział, co za chwilę ujrzą jego oczy. Kiedy podszedł bliżej i zajrzał w głąb studni, poczuł ogromne zaskoczenie i strach, bo na samym dnie, w odległości dosłownie 10 centymetrów od dwóch małych szczeniaczków, siedziała ogromna kobra. Było niemal pewne, że jadowity wąż musiał wpaść tam na długo przed wizytą dwóch małych piesków. Wszyscy, którzy zgromadzili się wokół, doskonale wiedzieli, że należy natychmiast podjąć odpowiednie kroki, by uratować i szczeniaczki, i kobrę. Ale samodzielne próby wyciągnięcia z dołu nawet samych piesków okazały się bezowocne. Po jakimś czasie mężczyzna zdecydował się wezwać ratowników z nadleśnictwa, którym przybycie na miejsce zajęło aż dwa dni. Tłumaczyli się tym, że przypadek nie był na tyle poważny, by musieli reagować natychmiast, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Niestety jakość zrobionych na miejscu zdjęć pozostawia wiele do życzenia, ale to nie zmienia istoty tego, co się tam wydarzyło. W czasie, kiedy trójka zwierząt z dwóch zupełnie odmiennych gatunków tkwiła uwięziona głęboko pod ziemią, wydarzyło się coś tak niezwykłego, że aż nieprawdopodobnego. Na marginesie mówiąc, nigdy dotąd na świecie nie opisano podobnego przypadku. Przez 48 godzin, podczas których właściciel szczeniaków czekał na przybycie pomocy, kobra miała zdecydowanie wystarczająco czasu, by zwyczajnie zabić maluchy. Trucizna jej jadu jest jedną z najbardziej toksycznych na całym globie, więc byłaby to dla niej pestka, ale z jakichś nieznanych nam do dziś powodów wąż nie zdecydował się zaatakować.
Co ciekawe, kobra nie okazała wobec szczeniaków żadnej agresji. Nie zadziałały u niej instynkty przetrwania ani głodu. Choć w normalnych warunkach kobra nie pogardziłaby tak łakomym kąskiem jak dwa małe szczeniaczki. Stworzenia spędziły w swoim towarzystwie ponad dwa dni, a według świadków, którzy przez cały ten czas licznie obserwowali przebieg zdarzeń, kobra nawet chroniła szczeniaki, by nie zbliżały się do niebezpiecznego krańca studni, skąd mogłyby wpaść do wody. Na początku pieski, zresztą pewnie tak samo jak kobra, były przerażone, całe się trzęsły i piszczały, ale już po jakimś czasie mogły bezpiecznie się obok niej bawić. W tym przypadku wygrał instynkt matczyny. Kobra wyraźnie opiekowała się maluchami, nie pozwalając im podchodzić zbyt blisko przepaści, gdzie mogły się zwyczajnie utopić, a wszystko to pod okiem czujnej suczki, która bacznie obserwowała szczeniaki. Trzeba przyznać, że kobra idealnie odegrała rolę niańki. Kiedy w końcu po dwóch dniach pojawili się na miejscu ratownicy, nikt nie krył swojego zdziwienia. Jeden z mężczyzn ubrany w specjalny kombinezon zjechał na linię w dół studni, by wydostać stamtąd szczeniaki. I wtedy kobra natychmiast posunęła się na przeciwną stronę, jakby pozwalała im spokojnie działać. Na koniec, w ten sam sposób co pieski, ratownicy wydobyli ze studni kobrę, która zachowywała się tak grzecznie i była tak posłuszna, jakby rozumiała, że ludzie przyszli jej na pomoc. Na szczęście psiakom i wężowi nic się nie stało. Były wychłodzone, głodne i przestraszone, ale co najważniejsze, wciąż całe i zdrowe. Doceniając gest dzikiej kobry wobec niesfornych małych psiaków, leśnicy wzięli ją ze sobą do pięknego lasu, gdzie została bezpiecznie uwolniona. Ta historia to dowód na to, że nawet najbardziej przerażające i śmiercionośne zwierzęta na świecie czasem mogą zadziwić nas swoim zachowaniem. Jak myślicie, czy one wiedzą i rozumieją, czym jest pomoc i wzajemne wsparcie, zwłaszcza kiedy znajdą się w trudnej sytuacji? Dlaczego kobra nie zaatakowała szczeniaczków zgodnie ze swoją naturą? Pomóż dotrzeć temu filmikowi do szerszego grona, wyślij link do znajomych i udostępnij go na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam!